Cześć, witam Was na kanale Rootblock i dzisiaj zajmiemy się Hammerem Construction. Tylko nie będzie to klasyczna recenzja, bo Hammer z okazji swojego 10-lecia na rynku polskim powiedział, że możemy zrobić 10 różnych ekstremalnych testów. Więc do dzieła. Jeszcze na szybko o samym telefonie, jest to normalny smartfon, tu macie ekran Full HD+, jest 6 GB RAM-u, jest Android 12, tutaj można dzwonić, robić zdjęcia, z fajnych bajerów ma także dalmierz, czyli możecie laserowo mierzyć odległość na przykład na budowie. Natomiast to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy ten telefon przetrwa i to nie będą zwykłe drop testy, tylko coś bardziej ekstremalnego. Słuchajcie, pierwsze wyzwanie. Jesteśmy w japońskiej restauracji Kohana Sushi. Jak wiemy, japońskie noże słyną z ostrości, dokładności i solidności, dlatego w ten sposób sprawdzimy, jak poradzi sobie z tym wyzwaniem ekran Hammera. Hammer oczywiście fabrycznie ma folię, ale ja ją teraz zedrę, no bo nie będziemy się bawić w półśrodki. Więc folię zdzieramy, oddajemy go Sushi Masterowi, no i niech zrobi nam coś fajnego na smartfonie. Dobra, także na początek zetniemy sobie ogórka na ekranie Hammera usubą. Potem zeslajsujemy sobie kawałek tuńczyka yanagibą oraz spróbujemy tym oto nożykiem kiridashi zrobić logo Hammera. To jest japońska sztuka zapomniana wycinania w liściach bambusa. Także obierzemy sobie najpierw ogórka metodą katsuramuki. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym cięciu. No i tutaj delikatnie ucierpiała obudowa, no to wiadomo. Natomiast ekran bez szwanku. Teraz zeslajsujemy sobie nożem yanagiba kawałek tuńczyka błękitno-płetwego. Jest, nie? Ale tak mega delikatnie. Jak teraz go przetarłem dobrze, to praktycznie nie widać. Słuchajcie, sushi zrobione na Hammerze, no skutek ubocznej pracy trzeba spróbować. Rewelacja. A teraz sobie wetniemy sasagiri. No to słuchajcie, jesteśmy po japońskim cięciu, tak to nazwijmy. Sushi Master tutaj nie dał wytchnienia naszemu Hammerowi. Ja widzę dwie naprawdę mikrorysy, gdzie musiałbym się dobrze przypatrzeć pod światło. Ekran przetrwał tę próbę, a my lecimy dalej z wyzwaniami dla Hammera. Kolejne wyzwanie przed nami, tym razem taki klasyczek, czyli telefon przejechany przez samochód. Nie przedłużając, nie mam chyba co tłumaczyć, kładziemy telefon na asfalcie. Oto poszli! Słuchajcie, bieżnik oponki odbity, a sam telefon, o! Uwaga, uwaga. O, zdech? No co wy? Nie zbił się, a zdech? O, coś wibruje, coś tu jest na rzeczy. Ty, ja myślałem, że jak już ma zdechnąć, to by się chociaż zbił, czy coś, no nie? No co ty? Hammerek. Jest! Jest! Żyje! Już miałem zawał, słuchajcie. Mam nadzieję, że Mati to ciągle nagrywał, że go reanimujemy. I tutaj, że tak powiem, no pacjent wrócił, tak? Także jest dobrze. Słuchajcie, wrócił. Nie wiem dlaczego, no po prostu albo zbieg okoliczności, albo rzeczywiście, że tak powiem, Tesla go przytłoczyła, ale ten telefon działa. Zobaczcie, tutaj te wszystkie wypustki wzięły, powiedzmy, ten największy nacisk. Tutaj kamyki się powbijały, telefon się porysował, no siłą rzeczy. Natomiast tak, aparat nietknięty, obudowa delikatnie dostała, no i sam przód telefonu spoko. No widzieliście, że wyczyściłem go z bieżnika. Natomiast test uważam za udany. Pacjent żyje, więc lecimy dalej. Tym razem deska budowlana, Hammer, no i gwoździe. Gwoździe mam dwóch rodzajów. Taki mniejszy, z mniejszą główką, tak żeby przetestować dobrze nasz ekran, ale zaczniemy od gwoździa z większą główką, żeby, jak tak powiem, stopniować wrażenie. Więc żeby nie przedłużać, sobie, że tak powiem, przygotuję. Zacznę od tyłu, żeby troszeczkę... Słuchajcie, tył to jest w ogóle żaden problem. Nawet troszeczkę tym aluminium spróbuję, żeby go jakoś uszkodzić. No wiadomo, no aluminium dostaje, ale tutaj ten plastik sobie świetnie radzi. Natomiast no, umówmy się. Największy fan będzie, jak zrobimy to ekranem. Ojejku, oh, to jest ciężkie dla smartfonowca. Wiecie, zawsze dbamy o smartfony, a tu trzeba wbić gwoździa telefonem. Masakra. Ale mam drugiego.
Przeżył. Pacjent przeżył. Wóz się trzyma. A jeszcze trochę. Dobijemy. Wow. Powiem wam szczerze, że uczucie jest dziwne, ale jestem, no jeszcze jednego, ale teraz tego mniejszego weźmiemy. To jest takie uczucie straszne. A tu się nic nie dzieje. Wow, no trzyma, ten już taki jest wbity. Solidnie, no ten no, dyskusyjnie, ale ten solidny. Dobra, tego dobijemy, żebyście nam nie mówili, że lipa. No teraz siedzi dobrze. A ekran? No powiem tak, no w tej chwili w świetle dziennym nie jestem w stanie zauważyć uszkodzenia, które byłoby znaczące. O, tak bym to określił. Tam jakieś mikrorysy się przebijają, ale jest nieźle. Kolejne wyzwanie dla naszego Hammera. Tym razem sytuacja z życia wzięta, czyli skrzynka na narzędziach. To pudełko posłuży nam za skrzynkę na narzędzia. Natomiast dosypiemy tutaj różnego rodzaju śrubki, młotki i tak dalej. Tak, żeby zasymulować najcięższe warunki. No i do tego wszystkiego nasz Hammer, żeby nie było, on cały czas działa. Uwaga. Ups. No i może, żeby nie było tak łatwo, że to wszystko doprawimy piaskiem. Więc jedziemy po dziurach. No, jeszcze jak? No, smartfon przeżył, wiadomo. Słuchajcie, skrzynka umarła, ale smartfon przeżył. Natomiast trzeba jechać po nową skrzynkę. Podejście numer dwa. Jak widzicie, skrzynka poprzednia nie przetrwała. No i dobra, wrzucamy naszego Hammera. Uwaga. Ach. Może tym razem się uda. Uwaga. O, i kolejna nam skrzynka poszła, ale nie szkodzi. Przydaje mi się, że wyszejkowany odpowiednio. Ach, jest nasz zawodnik. Dobra, już widzę, że działa. Wszystko śmiga, jak widzicie. Aparat zawsze... Aparat działa? Działa aparat, to znaczy telefon działa. No jest mocno hammerowo. Jest poobijana. To samo przyjął ekran, skoro obudowa tak wygląda tutaj, ten aluminiowy fragment. Plastik do wyczyszczenia. Aparat przeżył. Powiem wam szczerze, nawet mi się ten Hammer bardziej teraz podoba, bo tak jest... Widać, że pracuje, nie opierdziela się. Ekran ma delikatne takie ślady punktowe. No zakładam, że od śrub, czy od właśnie klucza chociażby. No ale bez problemu, no. No a jak już jesteśmy przy shakerze, no to chyba czas ten telefon wyprać. Nasz Hammer przechodzi kolejne testy. Tym razem zmierzy się z pralką. Żeby zbędnie nie przedłużać, wrzucamy naszego smartfona, jak widzicie działa. Ustawimy sobie wirowanie, tak na 700 obrotów. Program wypompowanie i wirowanie. Zamykamy nasze drzwi. Dobra. I odpalamy. Już się odpaliła w sumie. Nie musiałem nic klikać. Zobaczcie, jaka automatyzacja. O! Oła! Ale to jest super test dla smartfonów pancernych, tak swoją drogą. Powiem więcej, to jest, uważam, trudniejsze niż wirowanie, dlatego że jak jest wirowanie, to on się zaraz właśnie przyklei do ścianki i tyle go widział. A jak go tak troszeczkę tam katurla, to jest zdecydowanie lepiej. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że tak powiem, bęben nam nie wywali. Kończy się nasz cykl wirowania i teraz będzie to, co uwielbiam najbardziej, czyli ten bęben będzie się powoli kręcił, a smartfon będzie tam sobie, o właśnie. Pięknie latał, o. Widzę, że się świeci jak coś. Aj tu o szybkę jak uderza, to tak troszeczkę serduszko boli. Słuchajcie, program zakończony. Ach, wyłączamy naszą praleczkę. Otwieramy nasze drzwi. No i jest nasz telefon. Jest w stanie idealnym. Nic mu się nie stało. Więc odpowiadając na pytanie, czy można wrzucić telefon do pralki i on przeżyje? Jeśli to będzie Hammer, to przeżyje.
Lecimy dalej z naszymi wyzwaniami dla Hammera. Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy włożycie telefon do zamrażarki? My też nie, dlatego dzisiaj to sprawdzimy. Uwaga, przygotowałem tutaj profesjonalne pudełko wraz z dwoma pierogami. Czemu dwa pierogi? Raz, że ten telefon później odmrozimy na patelni, no i sobie przygotujemy te pierogi. A dwa, żeby nie było tak, że on będzie leżał na dnie, to położymy go w ten sposób i on wtedy się tak równomiernie fajnie zamrozi w bryle. Włożyliśmy kartę SIM, będziemy dzwonić później do niego, do zamrażarki. Aż idealnie obliczony dzbanek. Śmiga, śmiga. Telefon dzwoni, no więc co, mrozimy. Słuchajcie, typowa polska zamrażarka, na oko jakieś minus 18 stopni. No i wracamy na jeden dzień. Minęły 24 godziny, więc słuchajcie, sprawdźmy, jak tam nasz smartfon. Jest piękna bryła lodu. Spróbujemy zadzwonić na telefon. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. No chyba się mu zamarzło, ale nic nie szkodzi, bo my go sobie odmrozimy. Odmrozimy go sobie na patelni. Ten tryb przyspieszony. Pięknie zamrożony. Ach, wygląda super ta bryła. No nic, rzućmy go sobie na patelnię. Kucharz Kondzio. Będziemy, proszę Państwa, teraz gotować. Słuchajcie, jak on to wszystko przeżyje, to naprawdę duży szacun. Aż ten lód pięknie strzela, słuchajcie. No, jeszcze chwilka i, że tak powiem, nasze danie będzie gotowe. Tak to wygląda. Chłodny. Proszę bardzo, pierożek jest. No stan smartfona niezły, woda się nie dostała, przynajmniej pod obiektywy, bo wszystko jest sterylne. Telefon jest no już trochę ciepły, trochę zimny, no tak 50-50. Oj, bateria jest na pewno zimna, bo czuć. No ale dobra, spróbujmy go odpalić. Zawibrował, słuchajcie, włącza się. Jest nieźle, widać troszeczkę odbarwienia na ekranie, ale to jest możliwe, że jest zimna albo z gorąca, więc to jeszcze może zejść. No i chwila prawdy, słuchajcie. Działa, zalogował się do sieci. Dzwoni, słuchajcie, ten telefon działa, to jest niesamowite. Nie wiemy, w którym momencie się wyłączył, ale jak widzicie, ten telefon działa. Co ugotuje się szybciej, smartfon czy pierogi? Sprawdźmy to. Hammera, którego niedawno wynieśliśmy z zamrażarki, natomiast jak widzieliście, nie jest mu nic straszne. Wrząca woda, pierogi, no i sprawdzimy, co szybciej się ugotuje. Czy pierogi wypłyną na wierzch, czy Hammer zakończy swój żywot. Wrzucamy pierogi, wrzucamy smartfona, drugiego pieroga, no i oczywiście odrobinka soli, Kondzio kucharz. No i zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, ile się powinny gotować pierogi, ale babcia zawsze mówiła, że jak wypłyną. Hammer raczej nie wypłynie, ale te pierogi z serem mają szansę wypłynąć, więc czy żyje, to nie wiem, ale no, gotuje się. Słuchajcie, 3 minutki minęły, zatrzymuję stoper, gaszę nasz kociołek Panoramixa, żeby nie było mu tak łatwo. Pokażę Wam, że one się rzeczywiście ugotowały. Gorące robię. O, bardzo gorące. Pierogi. Och, jest ją. Słuchajcie, te metalowe boki są strasznie nagrzane. Zresztą wszystko jest nagrzane. No. Ach, niech on tam chwilę sobie odtaja i zaraz będziemy próbowali go włączyć. Dobra, słuchajcie, starczy tych wakacji. No i słuchajcie, chwila prawdy. Uwaga. Wibracja jest. Włącza się, słuchajcie, włącza się. Włączył się, słuchajcie, to jest niesamowite. 72% baterii, czyli tyle, ile miał przed naszym testem. Zalogował się do sieci, no to spróbujmy na niego zadzwonić. Słuchajcie, dzwoni. Więc teraz czas na coś jeszcze bardziej ekstremalnego. Paintball kontra pancerny smartfon. Sprawdźmy, kto wygra tę bitwę. Odległość strzału zmniejszona proporcjonalnie do umiejętności. Pewnie za pierwszym nie trafię. Możemy? Możemy. Prawie, prawie. O, pięknie. Ale siedzi. Oj, się poddał. Idealnie, żeby go obrócić. Smakowicie. Działa? Oczywiście działa. No to teraz frontem do klienta. O! Ha, bang. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ten telefon jest odporny na wszystko. Dobijamy go. Jest! No kurde, trafiony, zatopiony. Nareszcie, słuchajcie. Idziemy go umyć. Już nie wiem, słuchajcie, po którym razie, ale udało nam się skończyć Hammera. Proszę bardzo, są ofiary.
Telefon generalnie działa, tylko że ma rozbity wyświetlacz, także odzyskanie danych myślę, że nie byłoby problemem. Seria strzałów punktowych go pokonała. Niemniej to była która kulka? 20? No jak zresztą widzieliście, no już leciliśmy na dobitkę, więc na szczęście mamy jednego w zanadrzu, więc to nie koniec challenge. Myślę, że to będzie formalność, patrząc na to, jak mu dobrze idzie. Natomiast przygotowaliśmy szybki beton, wiadro, trochę wody, no i sprawdźmy, czy zabetonujemy telefon, rozkujemy go i czy on po prostu przetrwa. Smartfon działający, 57% baterii, słuchajcie. No to... Ach, pięknie. Wracamy tutaj jutro i zobaczymy, co się będzie działo z naszym telefonem, no i naszym betonem. A więc minęło nie 24, a 48 godzin, no i mamy nasz beton. Słuchajcie, dla pewności, żebyście uwierzyli, to jest nasza bryła betonu. No, stwardniała, tutaj nie ma wątpliwości. Jest i proszę bardzo, nasza foremka. Słuchajcie, udało się rozłupać dużą część. No, mamy hamera, pięknie się odbiły, słuchajcie, plecki, zobaczcie. Piękna forma. O, pięknie. Mamy go. Jest i on. No i teraz strategiczne pytanie, czy działa. Słuchajcie, działa. Śmiga jak zły. Także słuchajcie, przetrwał. Co tu dużo mówić. Chyba czas na małe podsumowanie. Podsumowując, no telefony niezniszczalne. Ciężko jest znaleźć sytuację życiową, która spowoduje, że ten telefon się zniszczy. Jakby, mam nadzieję, że wam to pokazaliśmy. Co do tego rozbitka naszego, no to jak widzieliście, on na początku przeżył. Zresztą on dalej działa, można na niego zadzwonić, jakby świeci latarka, tam czasami ten wyświetlacz żyje. Natomiast no dobiliśmy go srogo paintballem, więc no już miał prawo nie przetrwać. Natomiast, słuchajcie, życiowe sytuacje wszystkie. Gotowanie, mrożenie, topienie, betonowanie, jakby przejazd samochodem, upadki, to jakby jest mu totalnie niestraszne. Także no, są to prawdziwie pancerne telefony. No i chyba Hammer zdał test. Robią oni fajne smartfony dla konkretnej grupy odbiorców, więc jeśli potrzebujesz taki telefon, to naprawdę można mu zaufać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, czy podobały wam się testy tego typu. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!